Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno, wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Już jest nowy numer Gazety Lokalnej, w numerze m.in. awaria goni awarię, wodny problem na Grunwaldzie, paliwowa afera w Kutnie, tysiące oszukanych kierowców, Polpharmex przegrywa po horrorze, Energa lepsza po raz drugi. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy środę, 9 dzień marca. Z życzeniami powinniśmy się udać do Katarzyny, Dominika, Franciszka i Grzegorza, bo to oni obchodzą dziś imieniny. A my zaczynamy wiadomości dnia. Rodzice maluchów z ulicy Wybickiego i Kasztanowej alarmują. Przy placu zabaw jest bardzo niebezpiecznie. Zaledwie niski płotek dzieli dzieci od ruchliwej ulicy. Nie brakuje szaleńców na drogach. Wkrótce wiosna, rozpocznie się sezon na zabawę na świeżym powietrzu. Progi spowalniające rozwiązałyby nasz problem, mówi Agata Rzeźnik. W sprawę zaangażował się również radny miejski Łukasz Walczak. Plac zabaw wiosną, latem, a nawet późną jesienią to raj dla najmłodszych. Huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele to idealne rozwiązanie dla maluchów, a także ich rodziców, którzy lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Radosne chwile zabawy brutalnie może jednak przerwać piskopon. Więcej o tym mogą Państwo przeczytać na portalu KCI. Zapraszamy do konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kutno i Krośniewice, gmin Kutno, Nowe Ostrowy i Strzelce, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR i szkół socjalnych z Kutna, a także dzieci związane z kołem PZW Metalurg pod nazwą Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i zdrowym wypoczynkiem nad wodą. Honorowy patronat objął poseł na Sejm 8 kadencji Paweł Bejda. 5 marca odbyła się ostatnia kolejka rozgrywek juniorów U18. Drużyna KKS ProBasket Kutno wygrała przed własną publicznością spotkanie z zespołem SKS Start Łódź 91-82. Zwycięstwo to pozwoliło zająć drużynie drugie miejsce w lidze i awansować do turnieju strefowego, który odbędzie się w dniach od 18 do 20 marca. Gratulacje za ten sukces należą się całej drużynie za bardzo, bardzo duże zaangażowanie, a także wolę walki. Trenerem zespołu jest Tomasz Skowron. 300 uczniów i 4 zawodników Polpharmexu Kutno. Gdyby chodziło o mecz, to farmaceuci mieliby niestety bardzo małe szanse na zwycięstwo. Ale na szczęście chodzi o cykliczne spotkania koszykarzy z uczniami. Dziś zawitali oni do szkoły podstawowej nr 9 w Kutnie. 4 koszykarzy Polpharmexu Kutno, Fraser, Malczyk, Bartosz i Wołoszyn, spotkało się z blisko 300 uczniami ze szkoły podstawowej nr 9 w Kutnie. Młodzi kibice przywitali farmaceutów gromkimi brawami. Zawodnicy
Zawodnicy Polpharmexu cyklicznie odwiedzają szkoły i przedszkola, ale przed tyloma uczniami wystąpili bodaj po raz pierwszy. Mamy często spotkania w szkołach, ale no to jest szkoła sportowa, gdzie tutaj rozgrywamy mecze, więc ta młodzież nas trochę zna i ilość tych też dzieci była bardzo duża, więc wrażenie to robi bardzo pozytywne. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych mogli pod okiem mistrzów wykonać kilka prostych elementów gry. Dla mnie akurat żadnych ćwiczeń nie było aż takie trudne, żebym go nie wykonał. Pod nogą, tu się dwa razy odbijało i tak podobno. Że trzeba było tak piłką przejechać i zrobić taką ósemkę. Ogólnie zabawa z piłką, kozłowanie, przekładanie między nogami, za plecami, no takie najprostsze, to są dopiero początki tych młodych ludzi w jakimś tam sportowym zacięciu, także to jest zabawa, no trzeba ich zarazić tą pasją. O tym, że koszykówka cieszy się w Kutnie zainteresowaniem, można było się łatwo przekonać, przyglądając się zapałowi, z jakim adepci kosza naśladowali graczy Polpharmexu. Brawo! Ja myślę, że koszykówka tutaj w ogóle w Kutnie odnosi duże sukcesy i zwłaszcza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i takiej młodej grupy ludzi. Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni, że te dzieciaki przywitały nas z takim entuzjazmem. Jakie cechy powinien posiadać taki dobry koszykarz? Na pewno też cierpliwość do nas, żebyśmy mogli się tego nauczyć. A coś jeszcze? Może jakieś cechy fizyczne, wyglądu? Wzrost. Odwaga. Na pewno powinien być wysoki, wysportowany i silny. No szczególnie, żeby dobrze kozłował. Zależy też na jakich pozycjach, jeśli chodzi o rozgrywającego, to też zwinność, szybkość. A jeśli chodzi o takiego jak Mike Fraser, to zdecydowanie siła. Nie mogło zabraknąć konkursu w rzutach, wspólnego zdjęcia uczniów z koszykarzami, autografów pisanych choćby na ręce i pamiątkowych kalendarzy, które będą wisiały w salach lekcyjnych i przypominały o dzisiejszym spotkaniu z idolami. Choć Dzień Kobiet już za nami, to właśnie tego dnia popołudniem wyjątkową niespodziankę przygotował Urząd Miasta i Polpharmex Kutno. Prezydenci i zawodnicy rozdawali mieszkankom róże, notabene symbol naszego miasta, na ulicy Królewskiej. Jak przystało na Kutno, miasto róż, włodarze miasta wraz z koszykarzami Polpharmexu Kutno w Dniu Kobiet po południu sprawili niespodziankę mieszkankom miasta przechadzającym się ulicą Królewską i rozdawali im róże. Takie święto, które kiedyś było bardzo takie głośne, słynne, później troszeczkę mniej, ale wracamy do tych tradycji. Jednak chyba ludzie chcą się bawić, świętować. No to jest taki chyba jednak trend, a szczególnie wśród kobiet i chcemy to uhonorować, dając właśnie róże, no jak Kutno, miasto róż. Kobiety, które spieszyły z pracy lub na zakupy, nie kryły zaskoczenia z tak miłej inicjatywy władz miasta i zawodników Polpharmexu. Bardzo przyjemna inicjatywa, przyjemnie, tak miło. Na pewno. Proszę powiedzieć, pani już też jakiegoś kwiatka dzisiaj otrzymała? No jeszcze nie, ale na pewno coś będzie. Jak pani ocenia tę inicjatywę? Czy się podoba? Bardzo fajna. To jest pierwszy kwiatek dzisiaj? Tak. Ale będzie następny. Podchwytliwe pytanie. Ale rozumiem, że będzie. Deklaracja publiczna, tak. Tak, oczywiście. Bardzo dobrze. A pani już jakiś prezent otrzymała dzisiaj? No jeszcze nie. Czyli ten jest pierwszy? Tak. Kwiatki piękne, miły gest ze strony miasta. Ta reakcja była bardzo sympatyczna, bo święto kobiet przy całej swojej trochę zagmatwanej historii jest świętem, które ma jeden czarujący wątek, a mianowicie jest to dzień, w którym naszym Ewom przypominamy, jak ważne są w naszym żywocie. W związku z tym ten uśmiech, który się pojawiał, był bardzo sympatyczny i myślę, że to bardzo dobra akcja. Zdecydowanie najszybciej kwiaty rozdał, jak na włodarza miasta przystało, prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. Miło się pani poczuła, kiedy prezydent pani wręczył? No bardzo. Czyli jakieś wyróżnienie w Dniu Kobiet jest? No jest, ale żeśmy się nie spodziewały, że to na ulicy nawet. Bardzo miło jest dostawać kwiatki, zwłaszcza w Dniu Kobiet. A jakie były reakcje kutnianek? Troszkę zaskoczenie, ale takie bardzo miłe, uśmiechnięte twarze, także widać
z takim dużym zainteresowaniem i zadowoleniem panie to przyjmowały. To jest fajna akcja marketingowa ze strony miasta, my tylko jesteśmy tak naprawdę do pomocy, więc wydaje mi się, że bardzo fajne reakcje, bardzo im było miło i jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. A rywalizowaliście między sobą, kto pierwszy rozda te róże? No powiedzmy, że tam ktoś ma więcej wdzięku, to szybciej rozdaje, wiadomo. Paniom życzymy, by nie tylko od święta otrzymywały kwiaty, z pewnością taka inicjatywa będzie podjęta również w przyszłym roku. Każdy, kto chciałby ubogacić wielkanocny stół oryginalnym stroikiem, może już kupować wykonywane ręcznie ozdoby w siedzibie Kutnowskiej Niezabudki. Cel jest szczytny, bo dzięki zakupowi wspieramy stowarzyszenie i podopiecznych. Cudaczne zające czy oryginalne kurczęta? Jak co roku trwa tworzenie wielkanocnych ozdób przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie. Są to tym razem zajączki, króliczki wielkanocne, wykonane własnoręcznie przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej, jak również przez pracowników naszego stowarzyszenia. Pracownicy i podopieczni z wielkim pietyzmem tworzą te wielkanocne cudeńka. Każdy z egzemplarzy jest wyjątkowy, bo wykonywany ręcznie. Jajeczko takie strapianowe, kupujemy gotowe. Tniemy później wstążaczki sobie takiej odpowiedniej wielkości. Składamy je w taki tutaj rożak i przymocowujemy szpileczkami do jajeczka, tak to wygląda. Wyrób nadaje się zarówno na wielkanocny stół, jak na prezent. Rozprowadzać stroiczki będziemy od 1 marca. W zasadzie już można nabywać w siedzibie naszego stowarzyszenia. Nasi wolontariusze będą widoczni na ulicach miasta, Kutna i okolic. Taki zając czy kurczak w kształcie jajka to iście koronkowa robota. Wymaga skupienia, precyzji, ale przede wszystkim uczucia, no i rzecz jasna czasu. Jak ja jestem już wprawiona, no to robię około godziny. Jedno jajeczko. No robimy, jak tutaj widać, różne kolory, różne kształty. Przybierają te nasze jajka, czyli jajko jest kurczak, jajko jest zając, jak tutaj widać, z uszkami. I to tak dobieramy. Noski, oczki, ogonki, według uznania. Koszt wynosi od 20 do 25 zł, ale przy tym liczy się również cel, na który dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony. Będzie przeznaczony na cele statutowe, między innymi na wykup budynku, w którym obecnie mieści się nasze stowarzyszenie, jak również na działalność zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego działającą przy Polskim Stowarzyszeniu. Stroiki można nabywać w Niezabudce przy ulicy 29 listopada. Pamiętajmy, że ozdoba będzie nie tylko cieszyła oko, ale kupując ją pomagamy realnie podopiecznym stowarzyszenia. Od 18 do 20 marca Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych organizuje przedświąteczną zbiórkę żywności, która odbędzie się w kutnowskich sklepach. Podczas zbiórki, która zostanie przeprowadzona w supermarketach, wolontariusze Komitetu Obrony Bezrobotnych będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu. Jak co roku Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych włączyliśmy się w akcję świąteczną, wielkanocną. Będziemy stać w 3 sklepach u nas w Kutnie. Będzie to Carrefour i 2 sklepy Mila. Wolontariuszami będą członkowie komitetu oznaczeni identyfikatorami. Pojawią się z ulotkami informacyjnymi i oplakatowanymi koszami. Zbierane będą artykuły codziennej potrzeby, takie jak mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane. Będziemy zbierać żywność, jak zwykle, długoterminową. Oczywiście no, zachęcamy tutaj do zakupienia słodyczy dla dzieci, bo wiadomo, że dzieci najczęściej czekają na te słodycze. Na Wielkanoc wiadomo, że wszystkie produkty gospodyni przydadzą się. Produkty przekazane podczas zbiórki żywności trafią do magazynu Komitetu Obrony Bezrobotnych. Tam zostaną posortowane, zważone i policzone przez wolontariuszy. Następnie produkty zostaną przekazane podopiecznym komitetu. No będziemy się starać to zaraz wydać przed samymi świętami, jeżeli to będzie piątek, sobota i niedziela zbiórka. W poniedziałek wolontariusze to zliczą, zrobią protokół. Myślę, że środa na pewno będziemy już wydawać, no bo później zaraz mamy święta. Tak? Środa, czwartek będzie wydawka. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wsparcia i życzliwego udziału w zbiórce. Małgorzatę Pawłowską kutnowska widownia znać powinna z występów podczas letniego festiwalu muzycznego, który każdego roku organizowany jest w Kutnie. Tym razem można będzie posłuchać Małgorzaty Pawłowskiej w recitalu w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie.
Niezwykły recital Małgorzaty Pawłowskiej przeniesie słuchaczy w świat uduchowionej muzyki już w najbliższą sobotę 12 marca o godzinie 17. W repertuarze znalazł się m.in. Verdi, Mozart, Puccini i Rossini. Małgorzata Pawłowska jest rodowitą kutnianką śpiewającą głosem sopranowym. Kutnowska publiczność mogła usłyszeć ją przede wszystkim na corocznym letnim festiwalu muzycznym, w trakcie którego zawsze obsypywano artystkę gromkimi brawami. Tym razem usłyszeć będzie ją można w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Kutnie, do której gmachu zapraszamy 12 marca o godzinie 17. Wstęp oczywiście wolny. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, temperatura 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W czwartek zachmurzenie duże, temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali.